jest bardzo żmudna praca? Jeśli chce się na tym zarobić, to tak. Ja to robię po prostu dla pasji, dla jedni łowią ryby, a ja szukam złota. A gdzie trzeba szukać złota? W Polsce najlepiej szukać w okolicach Złotoryi, skąd pochodzę i gdzie mieści się siedziba Polskiego Bractwa Kopaczy Złota. Dziękuję. Był tu Franek z miasta Dzieci. Chciałbym przeprowadzić wywiad z pracownikami kopalni złota. Kolego, a mógłbym z sobą przeprowadzić wywiad? Tak. Dobra. Podoba ci się ta praca? Tak. Udało ci się zdobyć jakieś złoto? Tak. Chciałbyś kiedyś pracować w tym? Tak. Dzień dobry, jestem Oliwia. Ja też. Prosto z miasta Dzieci pozdrawiam rodzinę i przyjaciół. Jak panu się podoba na mieście Dzieci? No jestem pierwszy raz na takim spotkaniu. No i myślę, że taki kontakt z dziećmi jest bardzo fajny i przydatny zarówno dla nas, jak i dla was. Czegoś wy się nauczycie, my będziemy mieć troszeczkę ułatwiony kontakt w przyszłości z dziećmi. Także naprawdę bardzo fajnie jest to zorganizowane. Tym bardziej, że jest bardzo dużo atrakcji. Także myślę, że swoje dzieci na pewno bym tutaj przeprowadził. Jak się pani pracuje z tutejszymi dziećmi? Super, dzieci są wspaniałe i również pracodawcy, którzy na przykład tutaj chłopcy, którzy prowadzą mistrzostwa, banik, mydlanie są też super. Zauważone. To jak się robi przyrządy do puszczania bajek? Na początek bierzecie patyk i bierzecie drucik. Drucik musi być zawiązany i mieć bardzo długą końcówkę. Przyklejacie go taśmą do patyka i je. A czy ciężko robi się takie druciki? To zależy. Jak z kolegą się wygłupiałem, to trochę ciężko. Czy podoba się panu na mieście Dzieci? Jest fantastycznie. Fajni są uczniowie, fajnie się ich uczy? Tak, jak widzę, że się uśmiechają, to dla mnie jest znak, że się dobrze bawią i to jest najlepsze, najważniejsze tutaj na mieście Dzieci. Każda osoba z tych grup ma do wyboru albo świnkę skarbową. Czy ten zawód jest trudny? Uważam, że jest trudny. Dzieci się już o tym przekonały. Wymaga precyzji, wymaga dokładności i przede wszystkim pracy w zespole. A czy dzieci pracują w zespole, czy czasami się kłócą? Akurat się trafiło tak, że wszystkie dzieci do tej pory, które były, bardzo fajnie pracowały. Pracowały w zespole, pomagały sobie wzajemnie, więc ta praca naprawdę była bardzo sprawna i samochody później po testach były całkowicie skręcone, także było super. Co lubisz tutaj najbardziej robić? Pracę. A jaką? Malowanie auta. Co ci się najbardziej tutaj spodobało? Chyba wykonywanie zawodów, bo ciekawe są dosyć malowanie, elektryk. A byłaś już na filmowcu? Także do widzenia, dziękuję. Tutaj Magda Jaśnica z miasta Dzieci i z koleżanką. Do widzenia. Zapraszamy na Facebooka i na...